Co za spotkanie! Dobrze, że jesteś. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Boklerii. Byłem wtedy trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanelli. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. Noc, miłość i wino. Trzeba będzie zajrzeć do tego banku. Paragraf 22. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivi. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Pieniądze. Zawsze. Rację. Tak? Mogę jakoś pomóc? Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? Tak? Mogę jakoś pomóc? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Niech pomyślę. Może na piętrze, w ewidencji, albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. Nie ma bezpieczniejszego miejsca. Przepraszam, muszę przejść. Zaraz, pan tu nie stał! Gdzie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne. Wrócę z formularzem 202. Za wiele! Gdzie się wpycha? W
Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nic mnie nie obchodzi twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz cię nauczę kultury! Spróbuj tylko. Hola, panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy! Nauczę kultury! Cham i prostak! Dam ci lekcję pokory! To Wiedźmin to żadnych małych nie będzie. To jakiś duch! Ja cię nauczę kultury! Wiedźmin na tym porządku. Proszę się rozejrzeć. No nie. Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum. To może być trop. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer jeden. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest. Mówi się jak do człowieka, to nie rozumie. Pomóc? Szuka A30. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? Widzę, że dobrze znasz to miejsce. Pewnie załatwiłeś tutaj niejedną sprawę. A owszem, proszę kolegi, owszem. To i owo udało mi się ugrać. Ach, no bo widzi kolega, trzeba mieć na to dobry sposób. Bez dobrego sposobu ani rusz. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej i nigdy jej nawet nie powie miłego dnia.
No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumę, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Powodzenia, kolego. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja nie powinnam. Naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. Szanowny, to jest czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę? Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessir. To i ludzie wstydzą się kupować. Nasz bank to duma Beauclair. Wszystko w porządku? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu.
Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, no, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Gianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień. I ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. Nie będziesz. Nie pójdę. Wiedźminie, pozwól na chwilę. O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno. Przepraszam za to zamieszanie.